Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Boluś, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 na Knuston Farm. I oczywiście ze mną jest Panas. Cześć, witajcie. Jest też w tle Arikson. No, cześć, cześć. Jak widzicie, dzisiaj taka mega przezajebista akcja. Chyba moim zdaniem jedna z największych na kanale, oprócz tej kiszonki, która tutaj była z nami wcześniej u mnie na kanale. Od razu też zapraszam do Tanasa, bo będzie mega. Tak myślę, że będzie mega. Dzisiaj taki luzacki odcinek, wracamy powoli z farmingiem. Jak możecie tutaj zauważyć, jakie piękne zestawy. Pomyślałem, że nie ma sensu brać kogoś trzeciego i doładowania, bo naprawdę ten, jakby to można było powiedzieć, taśmociąg spisał się rewelacyjnie na odcinku Tanasa, ponieważ Tanas to ma chyba najlepiej oglądany tam odcinek. Ile tam jest już za 35? 35, no. Zapraszam do Tanasa, bo naprawdę ten odcinek mu wybił kanał, wybił mu wszystko. Także bez zbędnego gadania. Zęby. My, zęby też, jedynki mu poszły. My chyba lecimy, Tanas. Możesz zeskoczyć, jeżeli chcesz mieć miękkie lądowanie. Poczekaj. Dobra, ja tu patrzę. Eskortuję. Poszedł, ale kurde, zbity mocno. Dobra, lecimy sobie do naszych John Deerków. No i co, moje dzieci, drodzy też widzowie starsi, wakacje. Dla młodszych i też dla starszych są wakacje. Czekajcie, ja muszę ogarnąć kierownicę, bo dawno tutaj na niej niestety, ale nie grałem. Moment, oddalanie było chyba jakoś tak. Dzisiaj też chciałem popracować, żeby były troszkę lepsze dźwięki, głośniejsze z gry, żeby było słychać, bo naprawdę te maszynki są rewelacyjne. Czekajcie, piąteczka jest, wszystko działa, trochę jednak się tam pamięta. I dzisiaj takim tematem właśnie będzie lekkim, będą wakacje. Czekajcie, jeszcze się oddalę bardziej, bo chcę zobaczyć na jaką to... Ja, serio nie mam modułu obornika? No szkoda. Szkoda, myślałem, że jest. Ej, ale dziwne, bo jest wgrany, wiesz? Ładam na serii też tak mam. To pole nie należy do ciebie, co? Serio? Czekaj, może tak być, bo ja miałem problemy ostatnio z komornikiem i tam wiesz, podkładałem, innemu chciałem dać, ty powiedz mi tylko gdzie jest ten. Nie wiem. Ej, który ty pojechałeś robić? No tutaj za tobą. Ty za mną jesteś. Czekaj, a już pamiętam, on mi taką tabliczkę przed polem postawił. Ja już wiem, myśmy byli tylko na 50-leciu, ale ja wiem, ja byłem, ja wszystko widziałem. I jest, tak, jest, do wykupienia tutaj 14 hektarów chciał mi sprzedać, to dziot jeden. Tanas, mam nadzieję, że już wszystko uregulowane jest teraz. I wszystko jest dobrze. Już jeszcze raz odparamy jejenia naszego. Dobra, mam nadzieję, że obornik będzie leciał. Włączamy jeszcze raz i ciśniemy. Nie wiem, ile będziemy cisnąć? Poczekaj, ja mogę cisnąć z tym 20, ale myślę, ja też że 20. Opcjonalnie pociśnijmy 15 gdzieś. O kurna, chyba ci narzuciłem trochę naciągnik, wiesz? Ogólnie też muszę sobie na kamerkę, ojejku, ustawić obracanie, wiesz co, nie, oddal się chyba trochę. Czekaj, jak to było kamera? O tak, tak. Czekajcie, muszę poogarniać. O, mi się wydaje, że taka opcjonalna będzie odległość, Tanasie. No i wakacje, kurczę, ja powiem wam, że no wakacje ja już mam dość długi czas. Chłopaki od dzisiaj, tak można powiedzieć, bo ten odcinek wyjdzie w czwartek, taki bynajmniej mam zamiar. Nie, wyjdzie w czwartek. Wyjdzie dzisiaj. Ja się postaram wszystko, żebyście na dzisiaj mieli ten odcineczek. Bo już można tak powiedzieć, że oficjalnie są wakacje, no bo co, jutro to jest czwartek, jest zakończenie tego roku, idzie się na godzinę do szkoły, nie więcej, bynajmniej... Nie, u nas zawsze to było wkurwiające, bo chodziło się na 2-3 godziny, aż że... no nie chciało się siedzieć, mówię o gimnazjum, bo teraz tak przywrócę czasy gimnazjum, bo teraz dalej szkoła, to tam każdy tylko dostaje nagrody i jak najszybciej do domu nauczycielom się nawet już nie chce siedzieć, pani dyrektor szybko wszystko wyczyta i dziękuję, dobranoc, do widzenia. Ale jeżeli to chodzi o czasy gimnazjum, to u nas to było takie zwlekanie, że się aż siedzieć i słuchać tego nie chciało. Nagrody, nie wiem, dla 150 uczniów, dlatego za frekwencję, dlatego za przyniesienie kanapki do szkoły, dlatego podziękowanie dla rodziców, że ma. I w ogóle no tych nagród było masa, nie wiem, 20 stołów zastawionych, wszystkie książki tam podostawali, wszystko. I to strasznie dużo czasu chodziło, że za 3 godziny. Jeszcze później jakieś przedstawienie było, jakieś kabarety, to, że się siedzieć nie chciało. Nie dość, że sala mała, duszno. Aj, dajcie spokój. Arek, zaraz się wyrzucę. I zleciało to. A tak ogólnie to dalej w szkole to mówię, strasznie szybko nam to poszło, pani dyrektor rozdała tylko dla tych najlepszych uczniów, których nie było dużo, no bo w dalszej szkole to wiecie sami jak to jest. A u was chłopaki jak to tam zawsze w szkole było? To jest normalnie. Normalnie, ja odpowiadałem ale też tak długo? Tak. Ja odpowiadałem cały czas tak, bo u mnie tak samo. No. A nie, że w
wkurwić i chciałem. No ale to też było wkurwiające. Szkoła to szkoła, nie? Jo, szkoła to szkoła, ale no, dobra. Myślę, że tak w gimnazjum to tak właśnie było, że tych nagród, tego wszystkiego było multum. No. I za dużo tego czasu. No teraz wy przed wami idą na nowa droga, można tak powiedzieć. Ale tak cieszycie się, że odchodzicie chłopaki, czy nie? Tak i nie. Ja powiem ci, że ja nie mogłem się takie... Znaczy, ja mnie cieszyło to, że jak ja odchodziłem z gimbazy, to ze mną odchodziło do tej samej szkoły aż 6-7 osób. Także no, do mojej klasy trafiło 5 osób. Także ja miałem super z tym light, że my praktycznie klasą poszliśmy do następnej klasy i tych najlepszych przyjaciół nie straciłem. Także z tym miałem naprawdę fajnie. I jakoś ja naprawdę trzecią gimnazjum tylko czekałem, kiedy skończymy tą szkołę, już miałem chęć iść dalej. Bo tak do tej szkoły wcześniej, co teraz chodzę, już chodziłem, przepraszam, bo teraz muszę mówić w czasie przeszłym, bo już nie chodzę, skończyłem tą szkołę. Ale do tej, co chodziłem dalej do technikum, tam jeździliśmy w gimbazie, jak byliśmy jeszcze, jeździliśmy tam na halę. Naprawdę przezajebistą halę mieli na w piłkę do pogrania co piątek, jakieś takie niby SKS-y, nie? Także tam już jak tylko jeździłem do tej szkoły, ja mówię, ja tu idę. Nawet jak nie będzie jakiegoś profila, który bym chciał, idę tam obojętnie, bo była zajebista hala, zajebista szkoła, blisko miałem. Właśnie z tym miałem, że miałem 5 km tylko i to jest szkoła, która zaczyna się jeszcze przed miastem. Idealnie zanim wjedziesz do miasta, to masz tą szkołę, więc od mojej strony, więc mówię, kurde, super sprawa, bo nie będę musiał codziennie wbijać się w miasto. Zawsze wiadomo, jakieś tam korki i w ogóle, a tak to idealnie miasto, nic nie przelecę, nie? Tylko mam od razu na początku, więc z tym miałem, mogę powiedzieć, że zajebiście. Tanas, poczekaj, bo ja tu wyłączę. Cofnę sobie troszkę dalej. Ale ty, ja mam skręcane tą Bergmankę. Ogólnie polecam Rozrzutnik Bergmankę, dopiero co wyszedł niedawno. Powiem wam, czy zajebisty jest. Z racji tego, że no jak sami widzicie tutaj i kurz i nie, śmierdzi mu z tej skrypy. Kurwa, nie mogę tym cofnąć. Nie, jak ja nie jestem w środku, to ja nie potrafię cofnąć. Czekaj, bo z tą kierownicą ja nie trybię. Czekaj, ja wjadę. Wjedziesz tam? Ej. Dobra, to już nie będę jechał. Co tam właśnie Arek pochwali, ale... co robisz? Mapę pewną. Mapę pewną i pewien fajny kombajn na te i kombajny dwa na tą mapę, także już niedługo, niebawem nowa seria u mnie i u Brączka, a później to już się dowiecie, co dalej będzie z nią. Także nic, tylko czekać. Oczywiście ja siedzę nad Bolusiowem, jeszcze postanowiłem, że do Bolusiowa dodam kilka takich fajnych nowych rzeczy, jakieś tam wiecie, objazdy, przejazdy, drzewa, krzaki, wyjebię wszystko z Sosnówki, tak żeby już nie było problemu o to, ale to pogadamy sobie na odcinku z Bolusiowa, bo nagram taki akurat jeszcze typowo oprowadzenie po tym. Po optymalizacji, po tym wszystkim, po poprawie tego wszystkiego. Także no nic, nie pozostaje tylko czekać. No wiem, że mi schodzi to długo, obiecywałem, że będzie przedwczoraj mapa, ale niestety jednak przysiedziałem trochę dłużej. Jeszcze te mecze mnie tak wciągły, bo chciałem zobaczyć, jak końcówka tutaj tabeli na euro się zmieni. Naprawdę się pozmieniało wiele, jak ktoś oglądał mecze, to mega końcówka była. Ty, prawie do końca mi starczyło ta nas, nie? No dobra, do końca, patrz. Mi to do końca idzie. Ja mam koniec. Dobra, teraz tak. Trzeba tylko dobrze wjechać. Także z Bolusiowo już niedługo, nie będziemy rozwijać dalej tego tematu, musicie sobie poczekać na to. Czekaj. Powiem tylko tyle, warto czekać. Wiesz co, Tanas? Mi się wydaje, że trzeba wsiąść w tego. Klasa. Bo przejedziesz mi John Deere'em do przodu? Tak. Tak. To zmienimy sobie sypanie. Szybko, szybko, szybko. Czekaj, dobra, stój. Do tyłu trochę. Dobra, tu ci sypnę. Dobra, chyba pełny, nie? No. Dobra, ta kubka nam na pewno starczy. Jeszcze do Tanasa na odcinek spokojnie się wyrobimy, żeby z tym poszło. Aż chcę zobaczyć, nie zobaczę jak podjedzie, bo muszę wsiąść. Dobra. Ogólnie? Tak, no, mów. Ogólnie ludzie, jedyne, co wam mogę zaspoilerować, to, że to będzie... seria na 3 kanały. No, nie. Najpierw u nas na 2, a później u chłopaków na 3, ale to mówię, tak. To musicie poczekać, zobaczycie. Mam nadzieję, że się ucieszycie, bo to trochę ala powrót do przeszłości. Więc myślę, że wyjdzie dość fajnie. Arek się naprawdę tutaj postarał. Czy ale brakło? Czego? Kubka? Kubki brakło. A dobra, to i tak muszę poczekać, bo chcę... Ole, tu żeś... Wiesz, nie, stój Tana, stój. Musisz wyprostować, nie? Poczekaj, ja ci odjadę fędziolem. Poczekaj.
musisz wyprostować tą rurę na górze, bo ci pierdzialnie to jak ucię na odcinku. Wiesz o co mi chodzi? Kliknij sobie, poczekaj, K. Nie, nie K. No dobrze, K kliknij. Ja sobie poradzę. Klik, no dobra, jak chcesz. Ej, możemy ogólnie pogadać o 17. Zaraz, zaraz porozmawiamy też o tym, jeszcze trochę wakacji, temat wakacji ruszymy. Dobra. Dobra. Dobra, może być. Teraz podjedziesz sobie? Tak. To już podjedź, to ile już masz ogólnie? 80%. Dobra, bo ja czekam, bo chcę tu na prosto już polecieć, ja nie chcę ci ubrudzić ciągnika całego. I no mówię, kończymy to bolusiowo, niedługo już będzie wszystko. O Jezu, już mamy 10 minut odcinka, dzisiaj taki troszkę dłuższy. No i jak mamy lecieć, to jeszcze lećmy na ten temat tych wakacji, o których zaczęliśmy już rozmawiać. Moi kochani, powiedzcie wy mi, oczywiście Tanas i Jarek się teraz zwracam, bo do was widzowie nie mogę, jedynie w komentarzach możecie poopowiadać, opisać, które wakacje jak na razie wam się najbardziej podobały. Macie jakieś takie bardziej, wiecie, takie naj-naj, czy wszystkie raczej były takie dość podobne? Wszystkie są fajne. Czy no wprawdzie to jest taki czas, gdzie no mówię, jest trochę tego wolnego czasu, wszystkie, czas żniw, ale... no mówię, mogę o tym o żniwach powiedzieć, bo to wreszcie kanał rolniczy, więc każdy z nas praktycznie kiedyś się o wakacje, a teraz czym jestem starszy, to o żniwa, nie? Także nie mogę się już doczekać, bo już niebawem praktycznie kombajn w tygodniu będziemy wyprowadzać. No mów tam, Marek. Ja ogólnie chyba najlepiej wspominam wakacje sprzed 2 lat. Ja myślę, że sprzed 4, a czemu właśnie ty? Ja sprzed 2 też. Sprzed 2, bo... I rok temu też fajno było. Przyjechał bracia też z kolegą i kurde, tak okolice zwiedzaliśmy. Myślałem, że piliście. Fajnie. Nie, ja myślę, że wiesz co, 4 lata temu, 3-4 lata temu, już chyba już nie pamiętam, dlatego że pierwszego dnia w wakacje z Sikorą pojechaliśmy na dość dużą wycieczkę. Poczekaj, Tanas, zrobimy tak, tu nie będziemy robić dookoła cały czas. Ja poczekam, aż ty tu dojedziesz. Z Sikorą pojechaliśmy na wycieczkę rowerową, zrobiliśmy 60 km jednego dnia, robiliśmy to właśnie w ten dzień, co się wakacje rozpoczęły. Tego to nigdy nie zapomnę, później zakwasy i w ogóle, ale nie powiem, zwiedziliśmy tak okolice, że to głowa mała. No, także tak super zaczęliśmy wakacje i to był wtedy właśnie czas, gdzie ja chyba tyle filmików wydałem, że nagrywałem, pamiętam wtedy tego nagrywania z Reala, jeszcze wiecie, nie siedziałem w farmingu i tego wszystkiego. Ja wtedy nagrywałem dziennie po jednym filmie, na drugi dzień na sklejanie i trzeci wrzucałem, że co 3-2 dni był film na kanale. Ja wtedy tego nie zapomnę, tak subskrypcje szły i to wszystko, dzięki temu właśnie się tak wybiłem, że wtedy co drugi dzień był praktycznie film i naprawdę, tych wakacji to nie zapomnę, nie wiem, ja siedziałem w domu tylko jak ja sklejałem film, tak to praktycznie w ogóle, mówię, no tych wakacji to chyba właśnie nie zapomnę, bo ty najwięcej wtedy emocji, bo tak, tu pojechaliśmy nowy rolnik, tu coś innego i kurczę, tak te wakacje mi super zleciały, że chyba będę je pamiętał do końca życia. Później to już wiadomo, te wakacje rok temu, no to już wiadomo, prawko, tu się gdzieś pojeździło, tu nad wodę, tu coś, te też były naprawdę już fajne, bo już wtedy człowiek jest dorosły, to też można podzielić sobie na dwie pary takich wakacji, jak się już jest dorosłym i można sobie robić praktycznie wszystko, albo jak jeszcze nie jesteśmy pełnoletni i jesteśmy zależni od rodziców i od tego wszystkiego, także myślę, że większość tutaj moich widzów to ma tą drugą opcję, gdzie jeszcze tutaj ma niezależnie od rodziców wszystko. Ogólnie to też można taką wiadomość podać, bo też widziałem na Facebooku, ludzie kazali udostępniać i to, jeżeli macie rodziców w KRUS-ie, a jesteście dziećmi rolnika, należą się wam w tym roku, najmniej chyba już tamte nawet tak były, są, jak to się nie mówi, kurde, te wyjazdy takie. Kolonie, o dokładnie, są kolonie, no i tam nie wiem, nieduży koszt jest, bo chyba 3-4 stówki nawet, a naprawdę są dość fajne wyjazdy. 3 lata temu byłem. Byłeś na tym? Zakopanem. O, także no jak sami widzicie, i jak, powiedz, fajnie było? Dali wam tak było... czasu dla siebie, czy bardziej musieliście się wszystkiego pilnować w ogóle? Powiem tak, to było 2 tygodnie. O kurde, za 4 stówy? Tak, 5. Ło, no to kurczę, ja wam powiem, że jak... Człowieku, tak. Codzienne wyżywienie, opłacone wszystkie wyjścia tam na Krupówki i tak dalej. No. Czyli wiesz, na te... No to taką znaną ulicę w Zakopanem. No. Wiesz, chodzenie po górach. Wszystko było po, tak jakby wiesz, jak to się mówi?
No full wypas. Za te 5 stóp miałeś wszystko. No właśnie, no dlatego. No no. No i whisky miałeś. Wow. No to to najważniejsze chyba teraz, każdy bez whisky, tak. Nie wiem. Jak bez ręki czy bez nogi. I też pamiętam, taki klimat tam był, bo to był taki pensjonat. Bardziej mógłbym powiedzieć, że to był hotel, bo to miało chyba 3 czy 4 piętra, ale taki fajny, taki bardzo fajną miał budowę i mieliśmy pokój na najwyższym piętrze. Do nas jesteś? A ty tu robisz. Był widok na całe, wiesz, na całe górki, nie? Ej, no to powiem wam szczerze, teraz jeżeli to oglądacie, jesteście młodzi i wasi rodzice nie wiedzą, idźcie i powiedzcie właśnie swoim rodzicom, tam jest taka stronka, jeżeli ją zdążę ogarnąć, to ja wam wkleję to w opis. I pokażcie to rodzicom, może warto, bo no jak sam Arek słyszeliście przed chwilą, no jak ja bym wcześniej takie coś, bo nie wiem, ja jak mam teraz 18 lat, nie wiem czy ja mogę z takiego czegoś skorzystać. Korzystajcie, póki jest. Ale korzystajcie, no bo mówię, no to jest jednak dla rolników, nie? Często jest tak, że ze szkoły macie wycieczkę, przypuśćmy, za 300 wy? A trwa 2-3 dni. U nas taka wycieczka. Właśnie nie wiem, czy moja siostra na to nie będzie jechała. Bo kurczę, nie wiedziałem, że to aż na 2 tygodnie. No nie, no musi jednak trochę dla tych rolników. Fajnie, że takie coś właśnie zrobili. Także no mówię, jeśli nie zapomnę, to wkleję i znajdę ten link, to wkleję wam to w opis, pokażcie sobie rodzicom to. I myślę, że możecie fajnie spędzić wakacje. Bo myślę, że to chyba jakoś teraz na początku będzie. To było na początku. No bo to jest, dlatego to właśnie to wyskoczyło mi wczoraj na fejsie, ktoś to udostępnił, żeby udostępniać to dalej, także ja to wam poudostępniam, żebyście mogli sobie na to popatrzeć i może wyjedziecie gdzieś fajną wycieczkę będziecie mieli. Mówię jeszcze, jak to jest dla dzieci rolników, ej słuchajcie, jeśli to jest dla dzieci rolników, to raczej rolnicy pojadą, którzy się też z tym interesują. No dzieci na pewno jakiś tam temat rolniczy będą kumały, także będziecie mieli o czym gadać, jeżeli lubicie o tym rozmawiać. Więc myślę, że jedna z fajniejszych wycieczek by mogła być. Ja gdybym wcześniej kiedyś takie coś było, to ja bym na pewno z takiego czegoś skorzystał. Było ci kilka śmiesznych momentów, na przykład jechaliśmy w tamtą stronę, czyli do Zakopanego. No. Zatrzymaliśmy się obok pola, żeby się odlać. Mhm. Później już, dobra, udaliśmy się, wsiadamy do autobusu. I gdzieś tak po przejechaniu, ja wiem, 20 km, nie no, 10. Kolega patrzy się, że taka, wiecie, brelok, nie brelok, jak to się nazywa? Bryloczek? Czy co? Takie co na szyi, to telefon się No to trzyma. Smycz. No, smycz, o właśnie. Patrzy, nie ma telefonu. O kur... Zgubił telefon, nie? Później tak szukamy, czy nikt nie zapierdzielił, czy nie ma. Cholera, nie ma. Mówimy, na pewno wypadło na tym polu, nie? Mhm. 2 tygodnie później wracamy, zatrzymujemy się obok tego samego pola. Jest telefon. No żartujesz. Ale ten, już daleko odjechaliście, żeby nie mogliście się wrócić po to? No. O kurde, ty, ja nie... Ja pierdzę. Masakra. Musieliśmy, bo sporo osób siadało. To ładnie, kurde, ja myślałem, że się wróciliście od razu po ten telefon. Ale to nie... I co, uszkodzony był? Nieco, nie padało przez 2 tygodnie, czy co? Padało, właśnie. No właśnie, i na pewno słońce, ale, i w ogóle... Ale to... karta z im... Ale karta, no właśnie, dobre i karty, że sobie... Ale dziwne, że nikt tego... No wprawdzie pole. A co tam, pewnie kukurydza była, czy co? Nie, zboże. Zboże? Pszenica chyba. No to ładnie, że go i tak znaleźliście. To i tak, że go znaleźliście, ty. No, ciekawe, także takie rzeczy się dzieją, tak? Dlaczego w Polsce dzieją się takie rzeczy? Sprawa dla reportera. Zapraszam bardzo serdecznie. Czwartek, ale... dzisiaj godzina 21. Chyba, nie wiem, już dawno nie oglądałem. Ale lubiłem sobie to oglądać, bo takie naprawdę życiowe tematy tam były poruszane. Ale w żaden sposób nie zniechęca to was do wycieczki. Nie, no na pewno nie, ale myślę, że jedna chyba z fajniejszych wycieczek taka, no bo jak za taką kasę, a ty, a wyżywienie jak? Kasę swoją, czy to wyżywienie też w tym? Też w tym było. I człowieku, i to dobre, nie? No to naprawdę, kurczę, no, żebym... Miałeś śniadanie, obiad i chyba jeszcze kolację. Ja pierdolę. No, nie pamiętam, czy była pojedziesz. Chyba. Nie no, bez kolacji to raczej nie byłoby. No. Weź przestań, Arek. Nie te czasy. Chleb ze smolcem i... Ale ja bym sobie... zjadłbym sobie. Lubię, powiem wam, jak na te wystawy się jeździ różne, gdzie to najczęściej wakacje, to zawsze chleb ze smalcem. Ojejku, taki dobry. I o Jezu, i ogórek kiszony. No, to kurczę, naprawdę...
Picabello. To modne, ale fajne. Czekaj, nie, spokojnie sobie dadę, myślałem, że mi nie starczy znowu. Bo tak trochę krzywo pojeździliśmy, ale chyba teraz ogarniemy to dla nas. Także no ten temat wakacji mamy już troszkę poruszony. Hej. No. Ja się tak rozgadałem, to niech teraz Tanas poopowiada. Właśnie Tanas, a teraz ty troszkę byś mógł tam nam tutaj poopowiadać, co, jak to u ciebie zawsze bywało. Ale że wakacje, tak? No tak ogólnie jakieś coś tam ciekawego, co nam się zadziało. To wspominam wakacje 2 lata temu, bo... W Anglii byłeś? Nie no, rok temu byłem w Anglii. Dwa lata temu był u mnie kuzyn i zbieraliśmy belki. Musiałem żyć palista. I śpieszyło nam się, żeby wyjść na rynek, więc... No co, na polnych trzeba było przyspieszyć trochę z tym dwukółką. No i jedziemy, ten muzyka na fulla w ciągniku. I tu nagle ciągnik jedzie, przyspieszył, mówię, o co chodzi, oglądam się za siebie, dwukółki nie ma. Patrzę gdzieś w tyle, stoją tam dwukółka, tak się śmieją tam z tyłu. Hamulec na jedno koło jeszcze był wtedy, zarzuciło mnie, później na wstecznym. Podczepiliśmy to i pojechaliśmy, ale taką bekęśmy mieli. Ej, bo po dziurach pewnie wypadł ten zaczep, no nie? Jo. Dlatego my też mieliśmy kiedyś... Takie skrzyżowanie takie ten, na tych polnych, tak jest, nie? Tak skoczyło to i... Mieliśmy kiedyś taką sytuację też w przyczepach, dlatego teraz mamy te bolce przewiercone na dole i najczęściej tam, wiecie, zawleczka, jak nie ma zawleczki, to co się spawa, ten spaw taki, wiecie, normalnie się zagina i ten... My już mieliśmy tak dwa razy, że braliśmy od ciotki bo już u nas nie było, a że to jest jakieś 25 km drogi? Nie, no mniej, ze 20. No to ja mam tyle, to by jak wywożę zboże najczęściej, z 20 no. Gdzieś mam. Braliśmy, Boże, dwukółkę, załadowaliśmy tak, że opony to już siadały i za pierwszym razem pękło nam, ja wiem, z 6 km od środki. Z pół opony, opona. Myślałem, że powiedzę ci pękło. I to była w tym, i to była wtedy w dwukółce. Za drugim razem, jak też już tam w następnym roku braliśmy, wracamy, może ze 300 metrów od tego miejsza, w 30 przednia opona poszła. Ty, no to słuchaj, my 2 lata temu, na coś najechać. Żeśmy 2-3 lata temu taki skubo garnęli, dość dobry zboża. I coś miałem z 60, ona żniwa tam coś nam, nie wiem czy uszczelka nie poszła, czy coś w tym stylu. I 60 nie mogliśmy tego zboża wozić. I dwukółka, jak wiecie, jest samochodowa, nie? Najebaliśmy tą małą dwukółkę, nie tą dużą, na podwójne osi, czy w ogóle tam, wiesz, ten. No normalną, zwykłą, małą dwukółkę, jak na tych filmikach, co ładowaliśmy zboże ostatnio, jak się wydałem. Co tata tam występował mój. To wjebaliśmy 700 kilo na to. Ty, znowu krzywo chyba pojechałem. Dobra, trudno. 700 kilo na to weszło, zrobiliśmy 7 transportów i za pierwszym razem jak pojechaliśmy na wagę i zważyliśmy, to ten koleś nam nie chciał uwierzyć, że 700 kilo weszło na tą dwukółkę. Fakt, że to było 25 km do wożenia i tak, kurwa, ludzie John Deere'ami po 2 przyczepy, po 3. Jeden koleś był dobry, by jak 60 przyciągnął 3 czwórki. Siny byłem, ale jak gadaliśmy tam z nim, to blisko strasznie miało, więc mu się tak opłacało to wozić. Także pozdrawiam serdecznie. I wtedy nie zapomnę, kurwa, Deutsch był chyba z 280 kuca, dwie takie wyjebane przyczepy. Jeden był Casior, Puma chyba 280, ale tandemkę miał, planarkę tą wielką, nie wiem ile tam chodzi. Poczekaj, i nie wiem, taki, i taka długa, wiecie, kolejka do skupu, a my kurwa w środku staliśmy polówką, tą dwójką starą, z tym. Wraz z tą przyczepką, nie? To taka pompa tam była, ludzie podchodzili, nie? Ale nie powiem, fajnie wspominam, bo ze 3-4 godziny stania w kolejce i później fajne zsypywanie było, odpinało się zaczep, a że było dużo na tyle naładowane, to przyczepka do tyłu tak poleciała, tylko otwierało się klapę i wyciągaliśmy tą, bo to na plandece było, wyciągaliśmy z plandeki i tak zeszło, no. To mi się przypomniało, jak kolega opowiadał, że jechał pryskacz, nie? I zalał po prostu opryskiwacz do pełna. Jedzie na pole, a że tam doły były straszne na tej drodze. Jedzie, telepie się na tych dołach. Jeb. Opryskiwacz padł na ziemię. A pewnie się urwało ramiona. Cięgno się urwało. No u nas ramiona, cięgno się urwało. Pierdolną opryskiwacz, całe te ramiona pogięte, lance. Ulało się mu trochę. O, nie, kurwa.
Ja sobie wyobrażam, jak to musiało wyglądać. Ale opowiadał, że kurwa... Mimo, że wiesz, wkurwił się, to miał bekę z tego. Bo mówię, tak u nas kiedyś takie, jeszcze, jak, jeśli chodzi o takie wypadki, to kurde ciotka pożyczyła dwukółkę, nie? Tą właśnie tą samą, co woziliśmy nią zboże. Co miał tych dwukółka? Co miał tych dwukółka? Nie wiem, tak jakoś temat się dwukółek nawinął. I pożyczyli dwukołówkę i fakt, że nie wiem, czekaj, oni mieli coś, piasek chyba wieźli, czy gdzieś coś tam potrzebne im było, trochę piasku, poczekaj. Trochę piasku im było potrzebne i kurwa nie zabezpieczyli jej spod spodem, bo u nas jest taka śrubka, żeby zakręcić, żeby po prostu się ta rączka, co się zamyka, żeby ona się w trakcie... I kurwa zapierdalali 120, im się, rozumiesz, to się odczepiło. Opaj. I poszło na drugą stronę w ogóle ulicy, fakt, że dobrze, że nic kurwa nie jechało, ale człowieku, jak wpadła w ziemię, tak uderzyła zaczepem w ziemię i się przekoziołkowała, nie? Także zaczep był cały wygięty, fakt, że z ojcem to sklepaliśmy i w ogóle zresztą widzieliście sami, dlaczego ona teraz wozimy nią takie różne nieciekawe rzeczy, bo ona tylko do tego się nadaje, drugą szczepkę mamy taką typowo do samochodu, jak tam coś ciekawego jest, cement do przywiezienia czy skądś, wiecie, do, bo już taką szczepką się nie da nic zwozić. Ale tak to ogólnie powiem wam, że ta przyczepka to już jest dno, ale jeszcze tam powozi, także nie jest tragicznie. Padł mi pomysł na nazwę odcinka. No? Możesz nazwać tak. O wakacjach i o dwukołówkach. Także no dzisiaj już chyba nie będziemy poruszać tematu farminga. Zostawimy sobie to na kolejny odcineczek. Myślę, że Knuston wyjdzie za jakieś 2-3 dni, jeśli się Bolusiowo nie pojawi. Jeśli się pojawi, to chciałbym ten temat ruszyć na Bolusiowie sobie. Tam będziemy akurat wszyscy. Więc będziemy mogli sobie pogadać na temat tej 17. Czekaj, jeszcze chcę sobie chociaż znaleźć. O, tutaj widzę, jest coś. Szkoda, że nie ma modu obornika, choć mimo wszystko albo go nie mamy w modach, ale raczej mamy go chyba, nie? Raczej tak. Chyba tak. Bo ja wiem, że instalowałem tutaj ten mod obornika, ten swój, te kupeczki fajne, więc myślałem, że to będzie bardzo fajnie wyglądało. No ale kiedyś się tak grało i się nie narzekało. No co tam, Marek? Albo jeszcze mi się przypomniało, pamiętam sytuację ze żniw 3-4 lata temu. Wiesz, jechaliśmy za bizonem. No. Na pole. Koleś tam już miał nam kosić. Patrzymy, kurwa. Przebiegł drogę, czarny kot. Tam już mówią, o, pech będzie. Ja mówię, o, na pewno, nie wierzę w takie coś, nie? Przesądy. Ja wierzę. Kurwa. Wjechał tym bizonem, przejechał z 10 metrów. Jeb. Pękło ten, poczekaj, jak to się nazywa? Wariator? A no, chyba to tak. Główne koło zamachowe. Jeb. Po bizonie. No ty, no to kurde, jeśli chodzi o takie ten, no to... Nie wiem, czy to... Musieliśmy... Nie wiem, czy to nie był 13. I ojciec wracał z roboty tam po 22. I kurwa, koleś bizona. Bez świateł w ogóle, 30 bez świateł i bizon bez świateł wyciągał. Nie wiem, chciał... Nie wiem, czy wpadł jakoś... Wpadł chyba do rowu, wiesz? I chciał go wyciągnąć, kurwa, rozumiesz, że rozciągnął linkę przez całą drogę, o godzinie 22, wiem, że ciemno było. Rozciągnął człowieku linkę i wiesz, linka przez całą drogę, a kurwa bizon z jednej strony, 30 z drugiej, kurwa ojciec zapierdalał, nic nie widać i przypierdolił w ten. Nie wiem, czy on poleciał właśnie chyba na rów i wyjebnął w bizona, ale polówkę wtedy ładnie przykasował. To kurwa, no koleś naprawdę, no nie dziwić się, że są te wypadki żniwa i później nie dziwić się, że policja ma tak zaostrzone rygory, że przyjeżdża jak na pole mówisz? I to wszystko sprawdza, ale nie ma się co dziwić, jak niektórzy nie dbają o to, przynajmniej chociaż te światła, to wszystko, żeby już, pamiętajcie też o tym, żeby chociaż na te żniwa, kurna, wszystko było sprawne, bo jest tych wypadków masa. Ja pamiętam, a propos linki 30, pamiętam jak dwójka kombajn wyciągaliśmy na 30, czaisz? Tak się wpierdzielił w płoto. Wujka, właśnie ta 30, podczepił pod linkę, nie? Tyle, że... Boże, nie tą drucianą, taką, tylko poczekaj. No, normalną linę, nie? No. Dobra, ale urwała taką, się. Taką z tego... Przyjeżdża... Z tego Włosia? No. I później przyjeżdża brat bodajże, wujka. Też 30. Kolejną linę taką... wziął, nie? Mhm. Pyk. Podczepili jakoś tam, dosyć długa była, na do tych dwóch trzydziestek. I dalej, pękło, nie? No i przyszli do nas, a że pole było zaraz za nami, to mówią, nie? Macie jakieś linkę? No mamy. Arek poszedł ze sznurkami z winą.
Nie, my mieliśmy to taką, wiesz, z drutu, nie? A Boże, odcięliśmy. Lubię tą linę, bo jest zajebiście trwała, ale nienawidzę, jak puści jakiś drucik i się ręką przeciągnie. Kurwa, zawsze i... pamiętam, jak ręce miałem poprzecinane przez to. Jo. Mam to jeszcze w czynniku, mieliśmy, wiesz, takie krótsze, podczepiliśmy ten, naszą 30 naprzód. Później te dwie z tyłu, nie? I wszystkie, kurwa, można powiedzieć, że nasze cztery jeb, buta. Kurde, ja nie zapomnę. Boże, ja byłem, nie wiem, 10 lat miałem. Może coś ale koło było tego. I pamiętam, jak z 60 żeśmy zakopali po ramę, nie? Ja pierdzielę, to tak, wiem, że było dwóch sąsiadów 60-kami i jeden New Hollandem akurat jechał przez drogę, taki znajomy nas. I dopiero nas New Hollandem jak szarpnął. Tak, weszliśmy, ale stary, ja nie zapomnę, jak to wszystko później poklejono. No kurwa, normalnie po ramę, nie wiem, taki muł nam się nie wiem, czy to podeszło, nie wiem, co tata robił. Nie wiem, czy to nie orka była, bo pług, pamiętam, zostawiliśmy, nie mogliśmy przez tydzień pługa wyciągnąć. Pług leżał w polu normalnie, wiesz, w tej brei przykopanej i dopiero później, jak trochę susza przyszła, to pojechaliśmy, ten, ale pamiętam, jak pole było poryte, nie mogliśmy, kurwa, doprowadzić, to całą strukturę żeśmy zryli i w ogóle. Także, no, nie powiem, tych opowieści jest dużo, ja już chcę dokończyć ten rozrzutnik, będziemy kończyć, bo to jest 31 minut, ja mam nadzieję, że dzisiaj, kurde, wam dobrze, to będziecie mieli troszkę później, nie ma dzisiaj euro, także nie pooglądacie sobie, obejrzycie sobie mój odcinek. Zapraszam też do Brączka, bo Brączek też dzisiaj wrzucił taki dość fajny, dłuższy odcineczek. Czekaj, ja potrzebuję spojrzeć sobie. Ej, a nie weszłem Fenda. Szkoda. Daj mi Fenda jeszcze chwilę. Właśnie. I planujemy, chłopaki nie powiedzieli. No. Planujemy, Brączek planuje nagrać z nami długi odcinek. No, dosyć. będzie na dniach. Jo. No. Na dużych maszynach. Długi odcinek. A ty, Tanas, u ciebie fajnie, bo u ciebie jak we włączam, to się od razu włącza otwieranie klapy. A u mnie musisz oddzielnie klapy. Znaczy to fajnie, nie fajnie, także swędzik jest zajebisty. Czemu komputer nie jest włączony? Bo tak. O Boże. O, widzicie, zapaszek bardzo ładnie, tu piwo Radlers chyba tam. To moje, zapomniałem wziąć. To moje, ty tu prowadzę, ale ładnie wszystko, podświetlenie, w środeczku, zobaczcie, tutaj Picabello, pizza italiana, bardzo ładnie, pięknie, makaron się sypie z tyłu. Co rok tam? Temu, w wakacje. Tato pojechał tam na taką działkę, nie? Doprowadzić do porządku, tam wykosić rotacyjną. Ja patrzę, pojechał już, nie? Dobra. To ja biegnę do 30, nie? Aha. Biegnę. Otworzył tato drzwi już, nie? Aha. Ja wsiadam, kurde, jakiś taki podmuch wiatru. Jak te drzwi mi w łeb nie zapierdzieliły, ja miałem takiego siniaka. A ja nie zapomnę, jak zawsze się było mało, ja już od małego lubiłem w ciągniku jeździć. Nie, ja miałem z tym problem jedynie to, że ja pojechałem, posiedziałem 5 minut i ja kurwa zasypiałem, rozumiecie to? I ja z tyłu na 60 miałem taki fajny fotelik zrobiony i w ogóle... Deska, ale miałem na tym ułożony z krzeseł, taki jak czasami są te małe krzesła, taki puszysty, taki wiecie, tą skórą obszyte. Ja pierdzielę i ja zawsze zasypiałem i ale i tylko ja się obudziłem, chcieli mnie do domu zawieźć. Ja powiedziałem, że nie, zawsze płakałem, mama mi wspominała, zawsze ryczałem i powiedziałem, że nie będę jeździł do końca. Całe dnie potrafiłem z ojcem przejeździć w tym ciągniku, mimo że tego, że przespałem to, ale jeździłem w tym ciągniku, ja miałem tu, to ja miałem takie guzy na głowie, że to była głowa, bo cały czas w szybę, nie? Bo wiecie jak to orka, to wszystko. Masakra jakaś, totalna masakra, ale... Przede to fajnie było, do tego jednak do tego rolnictwa mnie od małego pchało i dobrze, że to zostało. No i co, ja wam kochani dziękuję serdecznie za uwagę, bo już tu 33 minuty, nie wiedziałem, że aż ten odcinek tak wyjdzie, naprawdę fajnie. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Co ty, Tanas, już wyłączyłeś kamerę? Sama się wyłączyła. Aha, także no jak już końcówka. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do Tanasa na kończenie tej akcji. Myślę, że już niebawem kolejne takie fajne. Piszcie co w kolejnym odcinku. Może zrobimy sobie jakieś talerzowanko, nie, ale może jakiś głębosz czy coś w tym stylu. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, zostawcie łapkę, może do 2000 dobijemy. Tak z okazji wakacji to 2,5. Na razie, trzymajcie się, zapraszam do chłopaków i cześć! Cześć! No tylko się tam nie nachajta za bardzo.